Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu tuż po 66. rytuale dla Matki Ziemi i jest to moje sprawozdanie osobiste. Dokładnie gdy zasiadłam do tego, aby nagrać to sprawozdanie i popatrzyłam na zegar, była 21:21 mojego czasu i jest to dla mnie niesamowity znak, bo popatrz, 2 plus 1 to mamy 33, a dokładnie w przyszłym tygodniu mamy 33 nasze spotkanie i 33 ceremonię. Czy nie jest to niesamowite, jak wszystko zgrywa się w jedno? Dzisiejszy rytuał dla Matki Ziemi mogłabym uznać za jeden z najpiękniejszych, chociaż mogłabym nawet powiedzieć, że najpiękniejszy ze wszystkich, które mieliśmy okazję przeżyć razem, a było to 66 spotkań, czyli 66 miesięcy. I jak wiesz, to 66 ma bardzo głęboką symbolikę. O tym mówiliśmy już dzisiaj na naszym spotkaniu, czyli to, że nie jesteś tylko ciałem, ale jesteś również duszą wyższą, jesteś istotą światła, która może nie tylko zmienić tutaj coś na ziemi, w materii, ale może również wpływać na wszechświat. I to w dzisiejszym naszym spotkaniu było bardzo widoczne, ale o tym za chwilkę. 66 mówi również o tym, że siła wyższa wspiera Cię tutaj w materii. Czyli to jest nie tylko to, że my oddziaływujemy na materię, tutaj na ziemi, na wszechświat, ale również wszechświat poprzez nas przekazuje to boskie światło, nazwijmy je tak, niezależne od religii, tutaj na ziemię. To jest niesamowite i ta siła boska, siła wyższa chroni Cię w każdym momencie i wspiera w materializacji Twoich marzeń, Twoich pragnień, ponieważ jesteś tutaj i teraz nie tylko, by zrealizować Twoje powołanie, Twoją misję, ale również, by odczuć, co wszystko jest możliwe, co możesz stworzyć przy pomocy Twoich myśli, przy pomocy Twojej jak gdyby duszy wyższej, tutaj w materii, w tej gęstej energii, gdzie ta myśl staje się rzeczywistością. I nasz dzisiejszy 66 rytuał dla Matki Ziemi był dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy. Zaczęłam nasze spotkanie mniej więcej 15 minut wcześniej, stworzyłam magiczny krąg, przywołałam żywioły, ale to wszystko znasz, prawda, z naszych spotkań. I właściwie tuż przed 22, tuż przed naszym połączeniem, wydarzyło się coś niesamowitego. Poczułam, jak na mojej twarzy, tak jak gdyby płatki śniegu. U nas nie ma śniegu. Jest owszem, w tym momencie pora deszczowa, jest bardzo duża wilgotność, ale to było typowe.